Hej, cześć, siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, może nie pokażę, tyle co przedstawię wam, błędy początkującego vapera, czyli błędy człowieka, który zaczyna wapować, który chce zacząć wapować, i dlatego też je wam pokazuję, żebyście po prostu wiedzieli, ci co chcą oczywiście zacząć, bo ci co pewnie już wapują, no to wiedzą o tych błędach, ale ten film jest przeznaczony głównie do tych, którzy chcą zacząć wapować. Więc ja wam tutaj przedstawię 5 takich w sumie najważniejszych błędów, które sobie wypisałem na kartce i po prostu będę wam je przedstawiał i mówił co, jak i do czego. Także zostawiacie łapeczki w górę, oczywiście. Zostawiajcie subskrypcję, ci, którzy są nowi na moim kanale. Oczywiście z dzwoneczkiem, żebyście dostawali powiadomienia o najnowszych filmach. A my co? A ja przechodzę do już przedstawienia wam tych wszystkich błędów. Dobra, pierwszym błędem jest oczywiście wybór niewłaściwego sprzętu, czyli wtedy, kiedy zakupicie urządzenie wyłącznie. Znaczy, może nie tyle co zakupicie, tylko kiedy chcecie zakupić urządzenie ze względu na przykład jego cenę lub wygląd, a powinniście tak naprawdę zwrócić uwagę na jakość, dostępne części zamienne, czyli takie jak grzałki, uszczelki, szkiełka, nie wiem, co tam jeszcze. Baterie to raczej chyba nie, w sumie aczkolwiek może no też. I oczywiście powinniście zwrócić uwagę też na markę. Marka też jest najważniejsza, ponieważ no, ktoś by mógł powiedzieć, ja wiem, że ktoś by mógł oczywiście powiedzieć, bo też już o tym myślałem, jak to pisałem, że jak to, ale przecież marka to też jest błąd, żeby patrzeć w ogóle. No niby tak, ale z drugiej strony, patrząc na to trochę inaczej, to tak jakby, wiecie, jednak trzeba spojrzeć na tą markę, bo każda marka ma jakieś różne opinie, czy to w internecie, czy to pośród, nie wiem, społeczeństwa, jak się zapytacie, na przykład, nie wiem, kolegi, przyjaciółki, mamy, taty, babci, nie wiem, kogo tam jeszcze. No to wiadomo, że każdy jakby nie ma tego samego elektryka z tej samej marki, tylko każdy ma z innej marki. Więc dlatego marka też jest tutaj najważniejsza i też gra tutaj najważniejszą rolę. Dobra, przechodzimy do drugiego błędu. Drugim błędem jest dobór płynu, czyli ignorowanie stężenia nikotyny oraz proporcji tych PG łamanych na VG. Wiecie o co chodzi. Czemu to jest błędem? Ponieważ one wpływają na smak oraz tak zwany hit gardła. Czyli, że po prostu macie lepszy smak tego likwidu. Jeżeli oczywiście tam wiecie, sobie wapujecie i tak dalej, to oczywiście też to dobrze odczuwacie ten smak. Znaczy dobrze, no dobrze, no w sumie dobrze powiedziałem. Także no po prostu no, jednak to stężenie nikotyny zawsze coś tam daje. Ja nie mówię, żeby każdy palił z nikotyną, bo ja na przykład sobie zamówiłem teraz olejek, który też jest bez nikotyny, ponieważ po prostu no jakoś nie czuję się dobrze, nie czuję się dobrze, jak jakoś tam ta nikotyna jest i w ogóle. Wiecie, to jest jednak coś takiego, co przymula, tak naprawdę. Niektórzy mogą powiedzieć, że o, jak przymula, jak przecież, kurde, mnie tam na przykład, nie wiem, pobudza czy coś takiego. No słuchajcie, no ale każdy ma inny organizm i każdy inaczej jakby wszystko tam wchłania do swojego organizmu. Ja na przykład mam tak, że mnie przymula strasznie,
od wielu innych osób. Też tak słyszałem, że ich przymula, więc no, wolę bez nikotyny, bo to jest dla mnie najlepsze rozwiązanie. Już kiedyś też paliłem elektryki bez nikotyny i było naprawdę super. I tyle w sobie. Możemy przejść do trzeciego błędu. Trzecim błędem są błędy w obsłudze i konserwacji urządzeń. Czyli jakie błędy w obsłudze i konserwacji? Najczęstszym błędem w sumie takim w konserwacji są takie błędy, w których na przykład ktoś nie czyści, nie wiem, szkiełka, na przykład też nie czyści. Ja na przykład czyszczę swojego elektryka całego od czasu do czasu, bo wiadomo, że żeby też ładnie wyglądał i tak dalej. Są też błędy niewymienianie grzałki, nawet raczej każdy chyba wie, jeżeli używa i pali i wapuje w sumie. O, nie pali, tylko wapuje. No i tam właściwie też w sumie niezmienienie uszczelek. No, słuchajcie, trzeba to robić, ponieważ gdybyśmy tego nie robili, to wiadomo, że źle by było z naszym urządzeniem. No po prostu gdybyście nie wymieniali grzałki, to wiadomo, że ta grzałka tak czy siak się w końcu sfajczy i po prostu będzie cała czarna w środku. Więc no trzeba to robić tak samo z uszczelkami. Ja nie mówię, że trzeba uszczelki zmieniać co, nie wiem, co miesiąc, ale jeżeli widzicie, że jakaś uszczelka jest uszkodzona i na przykład leci, nie wiem, z atomizera, gdzieś z tych airflowów, to no jednak warto może, nie wiem, usiąść przy stole, zmienić tą uszczelkę, albo po prostu pójść do vape shopu i powiedzieć: poproszę, żebyście mi zmienili uszczelkę, ponieważ leci tu i tu i jest tak i tak. No i oni wtedy wam zmieniają, albo jak ktoś umie, to sam sobie zmienia. Także no po prostu no, to jest, myślę, najbardziej taki najważniejszy błąd, który niektórzy popełniają, ponieważ wiecie, niektórzy to mówią: a dobra, muszę tam czyścić tego elektryka, bo tam powiedzmy na przykład kiedyś paliłem tam normalne papierosy i kurde, teraz w tym na pewno też nic nie muszę robić. No właśnie nie, bo trzeba czyścić tak. Tak samo jak na przykład, wiecie, macie glo i palicie sobie glo i już czujecie, że ten smak coś jest nie taki, bo to się czuje, że ten smak coś jest nie tak z nim, no to wiadomo, co musicie zrobić. Musicie po prostu odkręcić, wziąć czyścik, przeczyścić trochę to glo, żeby wyleciały te pozostałości tam po tym, po tym wkładzie i tak dalej. No i wtedy od razu już lepiej też się to użytkuje. Dobra, przechodzimy do czwartego błędu. Czwartym błędem jest ignorowanie bezpieczeństwa, czyli unikanie oczywiście pozostawiania e-papierosa w miejscu dostępnym dla dzieci, to jest najważniejsze. Bo po prostu no, chyba każdy normalny człowiek wie, że czy na przykład, nie wiem, ja już nie mówię tutaj szczególnie o elektronicznych papierosach, ale na przykład leki, nie wiem, środki chemiczne, właśnie tak jak teraz mówimy, elektryki, w ogóle wyroby tytoniowe i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym jeszcze dużo bardzo tego, dużo wymieniać. Ale właśnie to, co niektórzy robią, to jest błąd, że zostawiają właśnie takie urządzenia lub na przykład, tak jak mówiłem, leki, środki chemiczne w miejscu dostępnym dla dzieci. Ja wiem, że niektórzy może mogą nie mieć gdzie schować czegoś czy coś, ale to wiecie, chociaż schować do szafy gdzieś za jakieś, nie wiem, głupie spodnie, za jakąś głupią bluzę, już przynajmniej to dziecko tego nie widzi, tym bardziej, że dziecko jest tam, wiecie, w takim wieku, że jeszcze
wiecie, no, nie czai co to i tak dalej, bo zaraz będą pytania, co to jest i tak dalej. Także no. I oczywiście jeszcze tutaj mamy wymianę, nie, przepraszam, to nie to. Mamy dbanie o ich prawidłowe przechowywanie, czyli musicie dbać o prawidłowe przechowywanie likwidu, elektryków, nie wiem, bazy nikotynowej, pudełek po elektryka, no pudełek może, no, pudełek może nie, ale aczkolwiek ja też mam schowane, bo po prostu ja ogólnie nie lubię, jak mi coś leży na biurku czy gdziekolwiek, więc od razu po prostu jak coś kupuję, to od razu wszystko chowam do szafy albo do komody, albo gdzie indziej. Po prostu lubię mieć czysto na biurku, wszędzie, na podłodze i tak dalej. Także no, musicie po prostu prawidłowo też przechowywać te sprzęty. Ja akurat, no tak jak mówiłem, nie lubię, jak coś mi leży na biurku czy gdzieś, więc po prostu Premix i elektryka i pudełka mam schowane w komodzie, w szafkach, więc tam jest najlepiej, bo po prostu sobie tylko wyciągam i tam, nie wiem, otwieram okno i sobie, nie wiem, wapuję, czy tam nawet nie otwieram okna. Także no, musicie po prostu też dobrze to przechowywać, wiadomo. Oczywiście też słyszałem, żeby nie przechowywać w miejscu, w którym jest bardzo, ale to bardzo gorąco. Wiadomo, że papierosy elektryczne mają baterie o różnych tych miliamperogodzinach. Więc no, przechowywanie w miejscu, w którym jest bardzo gorąco, jest wręcz bardzo niebezpieczne, ponieważ po prostu nie wiadomo, co się może z taką baterią stać i z takim urządzeniem. Już wiele razy pewnie słyszeliście, niektórzy z was słyszeli, że w wiadomościach mówili, że wybuch e-papieros, coś tam. Więc no, trzymanie w takich miejscach właśnie bardzo, ale to bardzo ciepłych, w których jest bardzo gorąco, a tym bardziej w lato, to naprawdę jest masakra, bo może to urządzenie rzeczywiście wam wybuchnąć, no, mogą się z nim stać różne tak zwane cyrki. Dobra, ale przechodzimy do następnego punktu, piątego. Pod punktem piątym mamy nieuwzględnianie etykiet wapowania. Czyli o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że na przykład jesteście gdzieś, powiedzmy, w galerii, nie wiem, stoicie, nie wiem, gdzieś po prostu w miejscu publicznym, w którym jest zakaz palenia normalnych fajeczek, palenia i palenia elektryków. W ogóle całkowity zakaz palenia, wiecie, wyrobów tytoniowych. I na przykład ktoś tego nie uwzględni, bo powie, a co mi za to zrobią? No właśnie zrobią, bo to też jest błąd początkujących waperów. Ale nie tylko początkujący, myślę, bo jest dużo ludzi na świecie, którzy, ja nie mówię tutaj oczywiście o ludziach, że są, wiecie, źli i najgorsi, że po prostu nikt tego nie przestrzega, tak? Bo są ludzie oczywiście, którzy tego przestrzegają, ale są ludzie na świecie, którzy po prostu, wiecie, tak jak powiedziałem, mówią, a co mi za to zrobią, nie? No i niestety później jest jak jest, że a to ktoś na przykład coś zgłosi, a to na kamerze gdzieś zobaczą i tak dalej, i tak dalej. No i są później wyciągane z tego konsekwencje niestety, bo na przykład tam komuś coś tam przeszkadzało, że sobie wapowaliście, że sobie paliliście i tak dalej. No i was tam, powiedzmy, podpierdzielił, nie? No, także też warto przestrzegać właśnie tych etykiet, jeżeli jest zakaz palenia na przykład tam w jakimś miejscu publicznym, to warto tego przestrzegać, ponieważ no
prawda jest taka, że no nie warto się narażać na jakieś tam, wiecie, kurde, nie wiem, problemy, czy żeby mieć później jakieś tam wyciągane z tego konsekwencje przez jakieś tam organy ścigania, na przykład typu, nie wiem, no, ja nie mówię tu, że jakieś Centralne Biuro Śledcze Policji, ale chociażby, nie wiem, policja, no, no wiecie, jak to jest teraz w tych czasach. Także mam to wszystko dzisiaj w tym filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę Wam wszystkim wesołych świąt, ponieważ następny film będzie raczej po świętach. I co? Widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.